Cześć, jestem Klaudia Takanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz masę molową związków chemicznych o podanych wzorach. I mamy tutaj masę molową, czyli piszemy tutaj dużą M-kę. Równa się i Cu2. Ta dwójka tyczy się miedzi. No to robimy 2 razy 64 gramy na mol. Dodać. Mamy tutaj jeden tlen, czyli 16 gramów na mol. Wymnażamy, dodajemy 144 gramy na mol. No i teraz tutaj mamy jeden glin, czyli 27. I teraz ta trójka tyczy się zarówno tlenu, jak i wodoru. Czyli mamy 3 razy 16. Dodać 3 razy 1. Wymnażamy, dodajemy 78 gramów na mol. I teraz tu mamy 4 wodory. 4 razy 1. Dodać SI, czyli krzem. 28. Dodać 4 razy 16. 96 gramów na mol. I teraz tutaj. 1 NK. To będzie 14. Dodać 4 razy 1 i 1 chlor. Sumujemy 53,5 gramów na mol. I mamy jedno żelazo, czyli to 56. Dodać. I teraz znów, to tyczy się tego, a to się jeszcze dodatkowo z tym wymnaża. Czyli mamy 3 azoty. 3 razy 14. I uwaga, 3 razy 3 to 9, czyli będziemy mieć aż 9 razy 16. A to nam daje 242 gramy na mol. I ostatni przykład. Mamy tutaj 1 magnez, czyli 24, dodać 1 siarka, 32 i 4 tleny, 4 razy 16. Dodać. I teraz tutaj uwaga. Mamy 7 razy ten nasz wodór, czyli 14 razy 1. Dodać i 7 razy 16. Daje nam to. Wymnażamy 246 gramów na mol. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.